Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Upadły Zakon. Powróciliśmy na planetę Datomira, gdzie mamy zdobyć Astrium z grobowca Kujeta. Teraz już można się tutaj dostać najwyraźniej. Pamiętacie, że kiedy byliśmy tutaj poprzednim razem, no to niestety nie mogliśmy wejść do środka. A tutaj jeszcze muszę uważać na łowców nagród. Tutaj jest! Dobra, chyba wiem już jak ich pokonać. Zacznę od ciebie właśnie. Większe obrażenia tak mogę zadać. Zapłacić za to! Szybki jest to! Bym się kurde podleczył, ale nie mam za bardzo kiedy. Tutaj! Nie! Raz. Atakować! Powinni byli bardziej na siebie uważać! No i jeszcze tylko ty mi tutaj zostałaś. Trzeba ją przyciągnąć. Teraz mnie traf! Skubana, no. Ciągle odlatuje. Ciężko w ogóle wyczuć ten moment, kiedy mogę do niej dobiec szybko. Jak tylko podbiegam, to zaraz właśnie odlatuje, a ja też nie mam ciągle mocy pełnej, więc nie jestem w stanie ciągle jej przyciągać. Na przykład teraz jest to niemożliwe. Och, w końcu cię trafię! Naprawdę mnie trafię! No i w końcu się udało. Bing pokonana. Chodzimy w takim razie. Możesz mi pomóc? Zdobyto punkt umiejętności, chociaż na tym etapie to już jest nieistotne, bo mam wszystkie umiejętności przecież wykupione. No dobra, to na początek odpocznijmy sobie w tym miejscu. Uzupełnię stymy i dopiero będziemy mogli ruszać. Teraz drzwi powinny się otworzyć, jak rozumiem. Mistrzu. To błąd, że przybyłeś bez broni. Nie bez broni. Myślisz, że miecz świetlny czyni cię Jedi? Nie. Bycie tu. Wspomnienia dręczące mnie od braki. Nie będę od nich uciekać. Zobaczmy więc, jaką śmierć niesie ci odwaga. Czyli znowu to samo. Ale czegoś nowego się nauczyliśmy. Tylko na tyle cię stać? Imponujące. Ale czy siła to odpowiedź? Mistrzu. Nigdy nie zapomnę. Ta strata jest częścią mnie. Uszanuję twoje nauczanie. I twoją ofiarę. Pamiętaj. Wytrwałość ujawnia ścieżkę. No proszę. Czyli zdaliśmy test? Ale to nie wszystko. Kto to? Bracia nocy, chodźcie. Słyszałem chyba jeszcze kogoś dalej. A, proszę bardzo. Jeszcze ktoś? Rozejrzyjmy się tutaj dokładniej. Bo akurat na planecie Datomira nie zeskanowaliśmy wszystkiego. Możliwe, że to będzie tutaj. Mamy przejście, ale z chęcią bym jakoś tam się na górę dostał, jeśli mogę.
Na przykład tędy. Tędy jak najbardziej możemy. Czego tutaj pilnowaliście? O, proszę. Nie powinniśmy tu być. To przeklęte miejsce. Nie bój się. Mamy umowę. Obiecałaś, że nauczysz mnie swojej magii. Proszę, Taron Malikos, który chciałby Merin przeprowadziła go przez ruiny, lecz młoda wiedźma była pełna obaw. Wiedziała, że zależy mu na zdobyciu mocy. Okej. Okay. Co w takim razie znajdziemy po drugiej stronie? O ile w ogóle coś. Też mamy echo. Poległe siostry. Ten człowiek obiecał, że umożliwi nam zemstę, ale tylko jeśli nauczy go naszej magii. Wybaczcie. Muszę wesprzeć Malikosa. Czyli małe kulisy tego, jak doszło do paktu. Merin modliła się do swoich poległych sióstr o przebaczenie. Zawarła z Malikosem pakt i zgodziła się nauczyć przybysza ich magii, chociaż nie była pewna, czy może mu zaufać. No i chyba nie mogła. 33% grobowca Kudżeta. A to nie będzie ten grobowiec duży w takim razie, co? Zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Więc powróciłeś. Odważny. Ale głupi. Możliwe. Merin, tak? Jestem Cal Kestis. To, co słyszałaś o Jedi, to kłamstwo. Tak mówisz, Cal. Malikos też wiele mówił. Taron Malikos był Jedi, ale kim jest teraz tego? Tego nie wiem. Wiem za to, że miecz świetlny nie czyni z ciebie Jedi. Co więc czyni? Dbaliśmy o pokój. Zdradzili nas ci, których strzegliśmy. Ściga mnie Imperium. Ja mogę być jednym z ostatnich. Byłam dzieckiem, kiedy nadszedł atak. Wojownik uzbrojony w tę broń zstąpił na nas i zabił mój lud. Moje siostry. I zostałam sama. Wśród ciał. Malikos przybył i obiecał mi zemstę, jeśli w zamian zdradzę nasze sekrety. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. I Malikos niesłusznie to wykorzystał. Nie musimy być wrogami. Przyda ci się. I znów zniknęła. Będę czuwać. Wynośmy się stąd. Malikos jest blisko. Możesz zawrócić. Nie mogę. Stawką jest życie. Czyje życia? Pochowana przeszłość, przeczytajcie sobie. Niewinnych. Dzieci wrażliwych na moc, które będą mordowane. Tak jak my. I tam chyba mamy Malikosa po drugiej stronie, kurczę. Tu jeszcze coś? Coś ciekawego? Przyjacielu, nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą. Proszę, proszę, wpadło trofeum, czyli mamy wszystkie te wpisy. Inokordowy. Nigdy nie rezygnowałem z pogoni za wiedzą, ale na tym grobowcu ciąży skaza ciemnej strony mocy. Odkryłem historię Kudżeta. Był bezwzględnym przywódcą, który niszczył Astria i życia tych, którzy sprzeciwiali się rządom mędrców. Ci Zefo byli niegdyś jego wrogami, odważnymi rebeliantami walczącymi z tyranią. Wybacz mi, spędziłem tu już zbyt wiele czasu.
Umysł płata mi figle. Dłużej nie dam rady. Muszę wrócić na Zefo. Dobra, idźmy do Malikosa. Cal Kestis. Malikos. Witaj w domu. Chcesz zacząć szkolenie? Co w tych ruinach tak nęci, że ryzykujesz? Też mogę o to spytać. Drzemia w nich potęga. Będąca poza wiedzą Jedi. Ja ją kontroluję. Proponuję ci to samo. Nic nie rozumiesz. Nie obchodzi mnie potęga. Chcę odbudować zakon. Odbudować zakon Jedi? Ty biedny głupcze. To koniec! Jedi upadli na długo przed czystką. Spętani tradycją. Ogłuszeni dawną chwałą. Zaślepieni wieczną wojną. Możliwe. Ale to nie koniec, Malikos. To nasza szansa. Czegoś się nauczyć. Naprawić wszystkie nasze błędy. Jedi i nauka. Nie ma dla nich jutra. Jak możesz tego nie widzieć? Czas na coś nowego. Ty i ja. Zbudujemy coś innego. Coś lepszego. Nie. Więc Datomira będzie twoim grobem. To się jeszcze okaże. Kurde. To było do przewidzenia. Uniki cię nie uratują. Że będziemy musieli z nim zawalczyć. Walcz ze mną! Z przyjemnością zawalczę. Za wolno! Ledwo to poczułem! Może na razie, ale jak jeszcze parę ciosów zadam, to zobaczymy. Oj, myślałem, że wystarczy taki unik. Jesteś żałosny! Ja też mam rozłączane miecze świetlne. Kurde. Niby unik zrobiłem, ale w złym momencie. Rzuć mi z tym! Walcz ze mną! Dobra. Szybki jesteś! W momencie, jak mu tę wytrzymałość zniosę, to wtedy spróbuję jednak mocniejszym uderzeniem go zaatakować i zaskoczyć. Dalej! Zabij mnie, jeśli się ośmielisz! No właśnie, chociaż jeszcze można było to zrobić ciekawiej. Interesująco walczysz. Zupełnie bezużyteczny! Idealny momencie ten unik. Kurde. Dobra. Tak jest, o to chodziło. Bezwartościowy Jedi. Uniki cię nie uratują. Kubany, no. Uderz porządnie, albo zginiesz! Oho! A ja myślałem, że do mnie dołączysz! Gin, Jedi! Nie masz praw do Datomiry! Nie masz praw do naszej magii! Wstań, Calu Kestisie! Jeszcze żyjesz! Wykończyć go!
Uniki cię nie uratują! Jest coraz bliżej pokonania go. Kato, skończy! Ale kurde, teraz jest bardziej agresywny. Mały, pomóż! No jeśli tej wytrzymałości nie odejmę, to i tak mu nic nie zrobię, co? To się nie zmienia. Nawet spowolnienie za bardzo na niego nie działa. Uniki cię nie uratują! Wow. Ledwo to poczułem! Znowu to samo, no. Oj. No to muszę uważać, kurde. Może jednak zwykłe uniki powinienem robić w takiej sytuacji. Ej, Billy! Widzisz padawanie? Jestem skupiony! Ja też. Ha! Prawie się udało! Kurde! Uwaga! Tylko tchórze uciekają! Teraz, teraz, teraz! Dobrze. Spróbuj jeszcze raz to zrobić! To jest najlepsze wyjście, żeby właśnie w takim momencie wykorzystywać te mocniejsze uderzenia. Kurde. Billy, z tym! Ale powiem wam, że jedna z bardziej wymagających walk, bo koleś jest bardzo szybki. Jesteś zbyt wolny! Doskonale, Jedi! Nie ma tak łatwo. Zbić tę wytrzymałość i teraz. Okej. Jeszcze raz tak się uda i będzie po wszystkim. Tylko tchórze uciekają! Możesz ty, no. Uwaga! Ledwo to poczułem! Kurde! Uderz porządnie albo zginie! Jeszcze raz. Dobrze. No i teraz wykończyć. Co to jest? Tak jak mówiłeś, Malikosie. Datomira będzie twym grobem. Niech tkwi w mroku ze swą tajemnicą, aż zabierze go śmierć. Pomogłaś mi. Datomirę toczył pasożyt. O, i tak po prostu skończyła mówić. Srebrne trofeum wpadło. Wiele wpisów do bazy danych na temat tułacza między innymi. Podczas ostatecznej konfrontacji Malikos próbuje przekonać Kala, by ten do niego dołączył, wierząc, że era Jedi bezpowrotnie minęła, co poróżnia go z Kalem. Szale zwycięstwa na stronę Kala przechyla Merin, która pomaga mu pokonać przewrotnego Malikosa. Ale to nie wszystko, bo coś jeszcze tutaj chyba było oprócz tego. W poradniku taktycznym pewnie, proszę bardzo, Datomira. I mamy Malikosa właśnie. Rozumiem, że to będzie na tyle. Tutaj jeszcze jeden rodzaj przeciwnika z Imperium. I właściwie to wszystko. Pogadajmy jeszcze. Co tu tak naprawdę robisz, Kalu Kestisie? Budowniczowie grobowca, Zepho, stworzyli też obiekt zwany Astrium. Otwiera sanktuarium na innej planecie. W środku jest lista wrażliwych na moc dzieci z całej galaktyki. Ale Imperium też jej szuka. Jakie Imperium? To Imperium. To, które chce zgładzić wszystkich wrażliwych na moc, by nikt nie mógł się mu przeciwstawić. Więc niedługo zawita i na Datomirę. Tak jak wojna. Pomogę ci znaleźć to Astrium. Dziękuję za pomoc w walce z Malikosem. Już myślałem, że po mnie. Zgadza się, zginąłbyś. Aha. Cieszę się, że żyjesz.
Dobrze mieć sprzymierzeńca. Tak, to miła odmiana. Nie ma za co, Kal. Nie marnuj czasu. Jasne. Jak to tutaj wygląda w tym momencie? Na drugą stronę się przedostać. To zapiszmy sobie tylko, odpocznijmy przy okazji, bo po tej walce trochę stymów zużyliśmy, a mogą się jeszcze nam przydać w dalszej części tego grobowca, jakby nie patrzeć. Czyli co, lecimy tutaj? To miejsce jest... przerażające. Okej, co my tu mamy? Co znalazłeś? Rządy mędrca Kudżeta. Płaskorzeźba przedstawiająca Kudżeta strącającego swoich wrogów w otchłań. Szczęście mogę tutaj się dostać. W końcu to mamy. Tak. To istnieje. Merin, to może być klucz do następnego pokolenia Jedi. Cieszę się z tobą. I twoimi Jedi. Ale nic nie przewróci mego ludu. Po czystce byłem sam przez bardzo długo w ukryciu. Bałem się, że odkryją, kim jestem albo czym jestem. Co się zmieniło? Mój dobry przyjaciel kazał mi szukać własnego miejsca w galaktyce. I posłuchałeś? Cóż, nie, ale... życie zmusza ludzi do działania, nawet wbrew ich woli. I oto jestem. W tym dziwnym miejscu. Wbrew woli. Dołączę do was. Poważnie? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Dość mam czekania. Chcę walczyć u twego boku. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz... ocalali. Zmieniamy się. Tak. Tak, to prawda. Co ty na to, Bidi? Zgadzam się. Tylko trzeba będzie przekonać moją załogę. Więc ich przekonamy. Akurat BD-1 bardzo entuzjastyczny. No nie wiem, jak właśnie z Seer i z Grizem. Merin i Kal, ocaleńcy upadłych zakonów, zaczynają sobie ufać. Dzięki zwycięstwu nad złowrogim Malikosem uświadamiają sobie korzyści płynące z ich współpracy. Zainspirowana słowami Kala, Merin postanowi dołączyć do załogi Modliszki, by opuścić Dathomirę i odnaleźć swoje własne miejsce w galaktyce. Dobra. Czyli rozumiem, że wracamy w tym momencie na Modliszkę. Chyba, że jeszcze coś tutaj ma się wydarzyć. Zastanawiam się, czy to wszystko w tym grobowcu. 83% zbadano, czyli jeszcze... coś tu jest do odkrycia. Nowy cel. Na Bogano wracamy oczywiście. A tu co? Pojawili się wrogowie. Nie da się przejść. Już się da. Podniosłaś też te poprzednie? Tak. Byłam ciekawa, co zrobisz z Malikosem. Sprawdzałaś mnie? Zdałeś. Gratulacje. Dziękuję ci bardzo za ten test. Mogę na ciebie liczyć?
Dasz sobie radę. Pewnie, że Karl sobie da radę, chociaż kurde, z dwójką na raz walczyć. To już takie proste wcale nie jest. Uważajmy, przejdźmy może tutaj na to wąskie przejście. Chociaż nie wiem, czy oni mają zamiar się do mnie zbliżać. Niedobrze, niedobrze, żeby też nie spaść. Okej. Niedobrze, i w końcu spadłem oczywiście. Muszę się podleczyć, muszę się podleczyć. Tutaj! Najpierw tego załatwić. Kurde. Dobra. Z jednym już pójdzie sprawniej na pewno. Czekamy na atak i ewentualnie odbijemy. A jest tu jakieś przejście jeszcze na górę. No i w końcu nie mogę się skupić na tym, żeby to odpowiednio odbić. Dobra, udało się. Kurde. No jeszcze jedno uderzenie i wystarczy. Tak jest. A zatem zobaczmy, co my mamy tutaj i ewentualnie może jeszcze po drugiej stronie. No chyba nie. Ale rzeczywiście coś tutaj jeszcze jestem w stanie znaleźć. Dokładnie. W odległej galaktyce kolejne trofeum wpadło. Stało się tu coś okropnego. Wielka rzeź. Zabili swoich, bo obiecano im władzę. Miejsce pochówku, obiecując swoim zwolennikom moc i panowanie nad wiatrem życia, Kudżet uknął masakrę ze swojej siedziby ukrytej na Datomirze, znanej później jako grobowiec Kudżeta. 2 na 2. Czy to będzie w takim razie wszystko na tej planecie? Datomira? Wygląda na to, że tak. A zatem standardowo pokażę wam wszystkie te działy i wchodzące w ich skład wpisy. Nawet powiem wam, że nie sądziłem rzeczywiście, że uda mi się też te wszystkie wpisy poodnajdywać. Później faktycznie, jak już doszło do takiego momentu, że brakowało mi tylko niewielu na poszczególnych planetach, no to stwierdziłem, że pozbieram również to. Chociaż akurat to nie jest wymagane do przejścia gry na 100%, czy też do zaliczenia platynowego trofeum. Do platyny jest jedno osiągnięcie, które wymaga, aby coś ponad 80 albo 70 takich wpisów odkryć. Kobieta, z którą podróżujesz. Kim jest? Sir? Skąd o niej wiesz? Widziałam twoich towarzyszy. Malikos chciał ich śmierci, ale nie stanowili zagrożenia. Sir... była kiedyś Jedi. To długa historia. Może kiedyś opowiesz? Być może tak. Spotkamy się przy statku. Jasne. Przy tym wszystkim mam teraz nadzieję, że nie będą tutaj jakoś bardzo przeciwni temu, żeby Merin do nas dołączyła. I tak się zastanawiam, że jeśli tylko nic się ciekawego nie wydarzy po drodze, no to spotkamy się już na pokładzie. Znalazłeś to. Wow, wow, a to kto? Co to niby ma znaczyć? Znaczy, że do was dołączę. Sir, Gris, to jest Merin. Co? Jest wiedźmą, co nie? Siostrą nocy. Twój lęk jest niepotrzebny. Bez niej nie znalazłbym Astrium. Pomogła mi z Malikosem. Ufam jej. A my ufamy tobie. Ty musisz na to zasłużyć. Niech będzie. Rozgość się. Tylko żeby jej coś nie odbiło. Witaj na pokładzie. Lubią cię. Nie rozumiem, co mówisz. Akurat BD-1 na pewno ją polubił. Od samego początku.
Nowy sojusznik. 6-6, czyli kończymy w ten sposób rozdział 5. I przed nami jeszcze 6. A jak nasze terrarium? Ciągle, kurczę, jeszcze te rośliny nie wyrosły. Dwie ostatnie z prawej strony jeszcze czekają. Przejdźmy na chwileczkę tutaj i wybierzmy sobie kolejny kolor miecza. Od razu na następny odcinek. Mieliśmy turkus, no to teraz magenta w takim razie. I ewentualnie... Może inne tutaj elementy. Potęga i kontrola. Spróbuję to wszystko tak dopasować, żeby było z tego samego rodzaju. No i do tego jeszcze jakiś kolorek. Nie mam pojęcia, czego jeszcze nie miałem. Niech będzie to. Dobra, z ciekawości zajrzymy jeszcze tutaj i zobaczymy, czy możemy teraz pogadać się z naszą załogą. Ale chyba nie. A propos załogi, swego czasu pisaliście mi, że kiedy dołączy ktoś do nas, na szczęście dziękuję, że nie pisaliście spoilerów, kto taki dołączy, ale że kiedy ktoś do nas dołączy, to można wybrać się na poszczególne planety i wtedy posłuchać komentarzy tej osoby na temat każdej lokacji, więc się zastanawiam, czy jeszcze nie spróbować się gdzieś wybrać. Czas ruszać. Fabuła nas prowadzi tutaj na Bogano, ale może z ciekawości rzeczywiście zajrzyjmy jeszcze gdzieś indziej, na przykład na Zefo. Nieźle poszło. Mieliśmy kilka takich akcji. Ej, pamiętasz to dole? No tak. Doszły nas słuchy, że ukrywa się tam Jedi. Musieliśmy sprawdzić. No i oczywiście polecieliśmy. Do systemu okupowanego przez Imperium. Przynajmniej wtedy jeszcze nas nie poszukiwali. Miało pójść łatwo. Tak, ale roiło się tam od imperialnych i artylerii, maszyn kroczących. Nie mieliśmy pojęcia, że to fabryka maszyn kroczących. Nieoficjalna, utajniona. Więc wiszę 50 metrów nad tą fabryką. Wrzeszczą na mnie przez komunikator, że otworzą ogień. A ty wyjeżdżasz z gadką. Przepraszam, nie mieliśmy pojęcia. Czujnik wysiadł. Drugi pilot jest chory. A biedna Marin siedzi tak na uboczu, co? Zaraz wyjdziemy z hiperprzestrzeni. Siadaj. No dobra, zobaczymy w każdym razie. W momencie jak przecież lądujemy, no to wtedy nasi towarzysze wychodzą zazwyczaj poza nasz statek i wówczas możemy z nimi pogadać. Jeśli teraz dołącza do nich jeszcze Marin, no to i ona rzeczywiście według tego co opisaliście powinna nam coś powiedzieć. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nikogo tutaj w środku raczej nie ma. A na zewnątrz? Na zewnątrz jak najbardziej. Jest akurat Marin właśnie. Co tam, Marin? Ten statek. Należał do Jedi. Uciekającej przed Imperium z padawanem. Nikt nie ocalał. Skąd tyle wiesz o miejscach, które odwiedzasz? Niektóre rzeczy, ludzie, wydarzenia albo doświadczenia zostawiają w mocy echo, które mogę odczytać. Widzisz przeszłość? Wszyscy Jedi tak mają? Nie, to akurat rzadkie. Chyba się z tym urodziłem. Nasza magia jest starożytna, ale moja więź z przeszłością nie jest tak żywa jak twoja. Może to i dobrze. Pewnie tak. Nasza przeszłość skrywa wiele bólu. Idź dalej, Kalu Kestisie. Może nie powiedziała wiele, ale zawsze coś. A wy z kolei? Co zrobi Marin, kiedy to się skończy? Może iść do domu. Raczej tego nie zrobi. Tkwiła tam dostatecznie długo. Gdy byłam młodsza, interesowało mnie zwiedzanie galaktyki. Wiem, jak to jest zobaczyć po raz pierwszy, ile w niej można znaleźć. Tak, dasz wiarę, że nigdy nie próbowała soku mów, ani nie widziała dagów bijących się w kantynie o to, kto jest najlepszym perkusistą? Mógłbym jej to wszystko pokazać. Tak, Gris. Na pewno mógłbyś pokazać jej nowe dziwne rzeczy. Może nauczę ją hazardu, siostra wiedźm pewnie
Siostra Nocy. Wiedźma Nocy? Siostra Nocy. Dzięki jej umiejętnościom moglibyśmy się obłowić. Poważnie? Żartuję. Nadal mnie przeraża. Naprawdę, to jest dla ciebie najważniejsze, Gris, żeby się obłowić. Jak leci? Właśnie rozmawialiśmy o modliszce. O dziwo, nawet ją polubiłam. Wcześniej żadne z nas nie miało z górki. Chyba, że złomiarze na brace trzymali was w luksusach. No nie. Sir miała wątpliwości, gdy weszła na pokład. Trudno się dziwić. Kal, mówiłam ci już, co Gris powiedział mi o modliszce, zanim go zatrudniłam? Nie, ale opowiedz. No i się zaczyna. Powiedział, że modliszka to najlepszy luksusowy krążownik w tej części galaktyki. Twierdził, że to nie lada okazja i że tylko on wie, jak pilotować ten przepiękny cud techniki. Przepiękny cud techniki. Nieźle jej to sprzedałeś, Gris. Dobra, może trochę przesadziłem. Wybaczcie, ale potrzebowałem roboty. Krucho z tym ostatnio. A poza tym wszystko się ułożyło, co nie? To jeszcze nie koniec. Cokolwiek nas czeka, powinna sobie poradzić. Oczywiście, że tak. Może jeszcze o tym nie wiesz, ale ten statek to nieprawdopodobny cud techniki. No jasne. Wspaniale się spisujesz, Billy One. Dobrze, że jesteś z nami. Trzymaj się blisko Kala. Wiesz co, Gris? Statek trzyma się świetnie jak na to, co przeszedł. Tak, taka jest modliszka. Twarda sztuka. Wciąż się nie zepsuła. A jak się zepsuje? To ją naprawię. Wątpisz we mnie? Gdzież bym śmiał? Ej, no widzisz, jakie robimy postępy? Może kiedyś pokażę ci, jak wymienić kalibrator hipernapędu. Brzmi groźnie. Co to jest? Nie wiem. Prababka kiedyś tak powiedziała. Nie musisz wiedzieć, do czego coś jest, żeby to naprawić. To też jej słowa. Mądra kobieta. Okej. Okay. Billy, fajny statek? Ona też cię lubi. Dobra. Zatem to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. W kolejnym pewnie jeszcze wybierzemy się na inne planety i wtedy zobaczymy, o czym jesteśmy w stanie tutaj jeszcze pogadać. No ale najważniejsze to wybierzemy się na Bogano, gdzie spróbujemy otworzyć to starożytne sanktuarium, gdzie byliśmy na samym początku gry tak naprawdę. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, a na razie to by było na tyle. Cześć!